Witajcie kochani, z tej strony Kukilia, a dzisiaj słuchajcie, będzie Q&A w realu. Słuchajcie, czemu nie było Q&A? Czemu dopiero teraz, słuchajcie, nie mogłam się z tą wyrobić? No dobra, słuchajcie, wasze pytanka oczywiście tu będą. Kiedy masz urodziny? Mam, oczywiście ja już podawałam, ale mam 8 lutego. Wtedy mam urodziny i wtedy dokładnie je świętują. No, czasami wcześniej, czasami później. Dobra, kolejne. Nagrasz live z Doors. Doorsy... Dawno nie grałam w Doorsy właściwie, więc trochę tym przeziemiona, wybaczyć. Więc raczej może nagram live z Doorsów, jeżeli oczywiście będziecie chcieli, jeżeli dużo osób będzie chciało, to oczywiście jasne, czemu nie? Dobra, to tak. Jaki lubisz film? Chodzi pewnie tu o... Jaki lubię film typu Netflix, Disney czy coś, to jeżeli o to chodziło z tym pytaniem, to lubię dużo filmów, ale ostatnio polubiłam Julie and the Phantoms, jakoś tak się to nazywało, Phantoms. I słuchajcie, to jest taki film o nastoletniej dziewczynie, która jakby była śpiewała, była taką jakby piosenkarką. No i jacyś chłopcy jako duchy pomagali jej w tej karierze. No słuchajcie, ja wam nie będę spoilerować, ale mam nadzieję, że słuchajcie, któryś z was właśnie obejrzy. Dobra, kolejne. Pozdrów Nelę, Gabi i Lenę. A, no to pozdrawiam serdecznie Gabi, Nelę i Lenę. Pozdrawiam, bardzo ładne macie imionka i buziaki. Dobra, to tak, będzie spotkanie w realu. Bardzo częste właśnie pytania takie są, czy będzie spotkanie. Tak, będzie spotkanie. Ja ostatnio miałam zrobić właśnie, że z tyłu piszę kary, które zrobię za niewykonane wyzwania, ale raczej nie, raczej tak nie będzie. Dobra, spotkanie w realu, tak, będzie. Będzie spotkanie w realu. Może w Szczecinie, jeżeli mi się uda. Więc słuchajcie, możecie czekać na spotkanie. Dobra. Szukasz chłopaka? Tak, szukam chłopaka. Co to za pytanie w ogóle? Dobra, tak, szukam chłopaka, słuchajcie. Jestem wolna. Tak, można powiedzieć. Dobra. Masz ulubionego nauczyciela? Czy mam ulubionego nauczyciela? Szczerze to chyba mam. Mam ulubionych nauczycieli i tak się zastanawiam, czy jednak nie będą moimi ulubionymi nauczycielami już w drugiej klasie technikum, ale mam nadzieję, że słuchajcie, najdłużej będzie to jednakże ulubiony nauczyciel. No dobra. Twój ulubiony przedmiot. Mój ulubiony przedmiot, no właściwie mój ulubiony przedmiot odpadł, czyli WOS, był to WOS, ale słuchajcie, mój ulubiony teraz przedmiot, jaki bym miała powiedzieć, lubię nawet fizykę, ale szczerze chyba lubię, nie wiem, chyba lubię plastykę właśnie, bo tutaj mamy nam plastykę. A, i kara to była za ten dżęziary, bo słuchajcie, nie umiem tańczyć tego, ale słuchajcie, dobra, mogę. Chodzę od rana, uśmiech od rana, taki mam luz. Kolejna zmiana, ja tu dżęziara, być taka sama, to mam nowy luz. Nie wiem, jak to zatańczyć, nie umiem tańczyć dżęziary. Dobra, lubisz misię? Z misią się pokłóciłam. Niestety, misia jest już od dawna nie moją fanką. Ona była taką moją fanką, że słuchajcie, mega było miło. Mega było miło do czasu, kiedy ona po prostu nie przezywała moich innych widzów. I po prostu zrobiło mi się smutno na serduszko, że ona jednakże to robi. Coraz częściej wchodziła na serwy i jakby mówiła im, dogadywała, że to ona jest niby taka, że wiecie, że pierwsza i w ogóle we wszystkim. I słuchajcie, mnie to wnerwiło, bo to coraz częściej, wiecie, chodzicie sobie na serwa, gracie z youtuberką, youtuberka wychodzi, a to mi się obraża. Ja wiem, jak było, bo słuchajcie, mój przyjaciel już mi
pisał o tym, więc pozdrawiam Abiego też. I no. Ulubiona potrawa. Naczosy. Lubię naczosy. Uwielbiam. Gdy był mecz, to od razu miałam naczosy. Dobra. Julia Żugaj czy Nami albo Kitty Pella? Versus Nami i Kitty Pella. Julia Żugaj. Nie oglądam tak Nami i Kitty Pella, ale czy Nami czy Kitty Pella? Bym powiedziała, że bardziej wolę Nami. Jakby. Taka, no, częściej odpowiada na pewno. Abi? Ja czy Abi? Sam Abi? No co? Ty i Abi. Widzowie! Dobra, to tak. Ulubiony kolor. Ulubiony kolor. Niebieski, różowy, czerwony, a czarny to nie kolor, tylko barwa. Twoja. A nie, Tower of Hell. Tower of Hell czy będzie? No, słuchajcie, ja myślę, że w najbliższym czasie będzie. I no. Jakie gry nie lubisz na Roblox? Matko jedyna, jakiej gry nie lubię na Roblox? No dobra, to jest fajne pytanie, bardzo fajne. Bardzo fajnie mi się odpowiada na to wasze pytanka, słoneczka. I tak, jakiej gry nie lubię na Roblox? Dajcie mi pomyśleć. No, na pewno Map City, bo nie gram to. Adopt Me wolę bardziej niż Map City, ale nie tak, że o, Adopt Me, wchodzę na serwer i w ogóle. Więc raczej nie. Nie wiem. Niektórych pytań się tu nie pojawi, w związku z filmem, że będzie za długi. Dobra, psy czy koty? Częste pytanie. I oczywiście odpowiadam, że psy, bo koty nie mam kota, a psa mam. Więc raczej pies się nie obrazi, że powiem psy, co nie? Dobra. O matko, to jest kara za śpiewaj, ale nie będę tego robić, bo słuchajcie, moje talenty te śpiewy są. Więc raczej nie. Ile masz lat? Ja mam 15. Ile masz wzrostu? Ciekawe, bo wzrostu 161. Wagę. Ile mam wagi? W tym momencie chyba 49. Normalnie mam 48. Bo coś jadłam przed chwilą i no. Dobra. Karę obetnij włosy. Ja nie będę tego robić teraz. Bo się boję o moje włosy, więc raczej teraz nie będę tego robić, ale może słuchajcie, przyszłościową karę zrobię taką. No sorry. Lubisz mnie? Bardzo uwielbiam ciebie. Lubisz arbuza? Szczerze? Szczerze? Nie. Lubisz banany? Nie. Lubisz bubble tea? Bubble tea, słuchaj, lubię. Lubię, nawet lubię. Chociaż ostatnio mnie bolał brzuch, gdy jadłam bubble tea. Gdy piłam bubble tea, sorry. Ale słuchajcie, no nawet lubię. Ogólnie słuchajcie, te pytania, ich było dosyć dużo. Jeszcze pojawiły się dwa komentarze na te pytania, bo lubiłam oczywiście je. No słuchajcie, jakie to były komentarze, to chyba nie pamiętam. Chyba myślę, że takie, że wiecie. No nie pamiętam dokładnie, jakie były to komentarze, bo słuchajcie, dosyć dużo było komentarzy, musiałam montować filmy i tak dalej. I da. No i tak, widzę. Częste pytanie jest, czy mam chłopaka? Teraz wam odpowiadam. Sigma Julka. Odpowiadam wam. Nie. Nie, nie mam, ale słuchajcie, czy szukam, tak? Szukam. Z tym Karolem, wiecie, na tych shortsach i w ogóle, on w ogóle nie kręcił. Więc proszę tu shipów nie robić żadnych, ani nie wycinać filmów i nie robić w ogóle absolutnie żadnych edytów o tym, bo to się nie działo, to się nie działo, to było tylko film, tylko film. Gdzie go tego niechcący pocałowała, bo to było labeki, tak? Dobra. I tak, czy mam? Nie, nie mam, ale no. Okej, okay. To tak jakbym to powiedziała. Mam ex, ale to dwóch.
I no. I właściwie tyle. Dobra, słuchajcie, więc jeżeli Wam się podobało, możecie zostawić po sobie łapkę w górę, subkę dzwoneczkiem, jeżeli dotrwaliście do końca odcinka, to pozdrawiam Was mocno, ściskam. No i bajo! Pozdrawiam! Dołączajcie na grupkę Ciaseczka Julki na Robloxie.